Moi drodzy, więc chciałem powiedzieć tak. W życiu każdego człowieka przychodzą pewne dni, w których się wszystko zmienia. No i dzisiaj w moim dniu, właściwie no to nie było dzisiaj, bo to było kilkanaście dni temu, nastąpiła w moim życiu zmiana. No i pierwszy raz no jestem po rozwodzie. Rozwód bez orzekania o winy, aczkolwiek o winie jestem przekonany. No i rozwiodłem się z energetyką. Rozwiodłem się z firmą. Firma się nazywa, tak jak widać. I po prostu ja w tym układzie już dłużej nie mogłem żyć. Bardzo toksyczny układ. I rozwiodłem się z nimi. No jak to bywa w życiu. Coś się kończy, coś się zaczyna. Coś się kończy, coś się zaczyna. Moja fotowoltaika. Moja fotowoltaika sobie działa. Dwa rzędy paneli pracują. Pracuję. No ale żeby nie było tak, że mam jakiś żal po stracie albo coś w tym rodzaju. Nie mam żalu po stracie. Postanowiłem sobie coś wynagrodzić, zrobić sobie prezent. I oto to był mój dotychczasowy magazyn energii. To był dotychczasowy 690 amperogodzin. No i w moim życiu pojawiło się drugi. I to jest ten prezent. Teraz mam dwa akumulatory. Zwiększyłem sobie baterię o kolejne 500. Niestety opisów na tych nie ma wielkich. Naklejki jakieś, ale na korku to jest 4PZS500. I to jest z wózka widłowego najnowsza bateryjka. Zrobiłem mostek, zrównolegliłem. No i teraz mamy 500 plus 690, to jest 1190 amperogodzin przy 48 voltach. No, to jest jakiś, gdyby licząc, że to by były nowe akumulatory, a nie są, gdyby były nowe, no to daje to jakieś 57 kilowatogodzin. No ale realnie liczmy, że to już niestety są starsze akumulatory, więc to trzeba odjąć. Powiedzmy, no niech ma 40 kilowatogodzin. Taki magazyn. Tak czy siak, prezent jest prezent. Trochę niezależności. Falownik sobie śmiało tutaj radzi. Możemy sobie zobaczyć tutaj. W tej chwili prąd buforowy ładowania taki to jest gdzieś około 7 amper, jak widać. Także sobie tam pobrzdękuje tylko, można powiedzieć. Co tutaj więcej mamy? Z parametrów, no 400 watów jest w tej chwili z paneli leci. No w każdym razie fajna sprawa. Dodatkowo też w tym prezencie też mam prostownik, bo z tym akumulatorem właśnie drugim okazało się, że mam fajny prostownik Hawkera. No i fajny, bo prostowniczek, tylko no wiadomo, no na razie go nie ma już do czego podłączać, ale gdybym jeszcze jakiś tam sobie akumulator kupił i chciał sobie go jakoś tam podładowywać, powiedzmy, to mogę taki, że tak powiem, w inny sposób ładować. I co ważne,
o tyle fajny prostownik, że może pracować na 230 na 400 V. Także może być jako jednofazowy albo trzyfazowy. Super. Uważam, że to jest fajna sprawa. I to jest, że tak powiem, taka pewna jakaś tam niezależność. Ale no tak jak mówię, nie w moim przypadku. No ja na razie tak z tego nie będę korzystał. Jako eksponat, jak tego, to najwyżej ewentualnie sprzedam. No ale zobaczymy. W każdym razie cieszę się z tego nowego prezentu. Akumulator wydaje się, że w dosyć dobrym stanie technicznym. Tutaj nic, że tak powiem, nie dzieje się jakoś nadzwyczajnie. Może nie wiem, czy to będzie niedostępny dla ultra szerokokątnego. To dla jedynki może będzie dostępny. Jest dla jedynki. No i możemy sobie zobaczyć. Widać bąbelkuje. No. Także całkiem zacnie. Ciekawe, czy to się wyciąga. Nie się jakoś, a może się wykręca. Zobaczymy, czy to się wykręca. Nie, to się chyba to jest jakoś wciskane. Podejrzewam. O, tak jest. To było wciskane, więc to się wyciąga. No, jeszcze do niego nie zaglądałem, szczerze powiedziawszy, tak na płyty. Ale płyty widać nie są jakoś powyginane, poniszczone. Gazuje sobie tak normalnie, jak to akumulator. No. Także jest ok. Tu zakrywamy. No. Tutaj pospisywałem sobie podczas zakupu, jak i spisywałem i gęstość elektrolitu 1,26 i 2,14 na cele. To było w sytuacji, kiedy on stał nieładowany, nie? No, także w miarę jakoś tam dosyć podobne są te wszystkie te parametry tutaj. 2,12, 2,14 to takie od 1,24 do 1,26 gęstości elektrolitów. Także tak to wygląda. No, to pokrótce, jeśli chodzi o takie zmiany. Ja myślę, że to jest dobry taki prognostyk. Zobaczymy. No w tej chwili zostałem już, że tak powiem, na placu boju. Już muszę sobie radzić sam. Jeśli się okaże, że zostanę bez, że tak powiem, wyczerpią mi się i akumulatory, no to nie mam skąd się podładować. I tutaj też jestem przygotowany na taką ewentualność. No tutaj mam takowy agregacik, którym w razie czego, w razie W, będę mógł się podładować. Agregacik jest o tyle fajny, że jest, tak jak tu widać, dual fuel. I to jest i na gaz, i na benzynę. Także ten właśnie żółty wężyk do gazu. Także mogę sobie pod butlę podłączyć i mogę się naładować. 5,5 kW. Dosyć taki soczysty, można powiedzieć, agregat. Nie jest to z tych najtańszych, jakieś tam bardziej nie zależało mi na jakieś takie, żeby mieć jakieś problemy, więc postarałem się, żeby to w miarę funkcjonowało. No i jeśli chodzi o działanie tego agregatu, no ja osobiście tak, co my tu mamy przyłączone w tej chwili na LPG. To jest taki przełącz, sekunda, tego nie odpinałem. Możemy przełączyć sobie na
na gazolinę. No i jakbyśmy chcieli. Ciekawe, czy... Chyba jeszcze raz. Automat, także no wydaje się naprawdę dosyć sensowne, jeśli chodzi o podłączenie. Tutaj mamy taką wtyczkę jednofazową na 32 ampery, jest konwencjonalne też gniazdko, jak najbardziej. Tutaj mamy wyjście, zdaje się, też 230 V. Sekunda, gdzie tutaj. Tak, 230 V tutaj. I tutaj mamy porty USB do ładowania. Także można sobie nawet USB-ka jakiegoś tam podłączyć. No. Także w mojej ocenie, no fajny temat. No, tutaj 12 V też mamy. Takie zapalniczkowe gniazdo. Także w mojej ocenie fajny temat. Niezależność to podstawa. Nie ma co się wiązać tam na Winzabi z jakąś firmą jedną. Zawsze niezależność to jest tak zwana dywersyfikacja źródeł energii. A rozwód z energetyką tylko przyspieszył moje decyzje. Także tak to wygląda. Kończę, nie będę tu przedłużał. Falowniczek sobie wisi wraz z jakąś moją taką drabineczką. Co tam pokazuje? No, 54 V. Stan naładowania jest ok. No, a tutaj jeszcze byli malkontenci, co tam majaczyli tam, że nie podpięta jeszcze. No, wiem pewnie, że nie było podpięte. Jeśli chodzi tutaj o ochronniki, już jest dociągnięty, także podciągnąłem przewód neutralny, ochronny, przepraszam, PE. No, także wszystko jest zgodnie, że tak powiem, ze sztuką, tak jak być powinno. I gitara. Wszystko pracuje. Na razie prądu opór. Zobaczymy, jak zima. No jeden sezon wytrzymałem bez... że tak powiem, bez odpinania się od energetyki. No ale teraz nastąpił ten czas. No i tyle. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonować przez tą zimę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że przetrwam tą zimę.